Witamy Państwa, Rześko, o poranku, bo za nami przecież najprawdopodobniej najchłodniejsza majowa noc, ale tam w tle są bzy, nie białe, ale fioletowe, one przetrwały, to znaczy, że maj budzi się już pełnią życia. Zresztą tak jak i majowe Opole, bo miasto będzie pełne wydarzeń po tej majówce w tygodniu przecież, od 1 do 3. Teraz szykują nam się piękne weekendy majowe i w nich wydarzenia. Niebawem jesteśmy przecież w pobliżu Miejskiej Biblioteki. Odkryte zostaną karty tegorocznej edycji Festiwalu Książki. W międzyczasie czekać będzie Opolan także i Noc Muzeów. To jest zawsze wydarzenie, które budzi ogromne zainteresowanie miłośników, tych, którzy chcą zwiedzać nasze miasto. No a oprócz tego jeszcze odkryjemy także i karty Festiwalu Opolskiego oraz Dni Opola. Mówię o tych dwóch rzeczach dlatego, bo przecież takim symbolem będą obywatele Republiki, czyli specjalny koncert, który będzie miał miejsce właśnie w ramach Dni Opola, zwiastujący niejako także i później festiwalowe wydarzenia. No a przed nami od dzisiaj spotkania z prezydentem miasta w dzielnicy. To kontynuacja spotkań, które odbywały się w poprzednim roku. Tym razem dzisiaj na Malince, na nowo otwartej tężni spotkanie z mieszkańcami, a później 5 kolejnych, które będą miały miejsce. Wszystko zakończy się w dzielnicy 7 w Grotowicach. Każdy z nas ma okazję spotkać się, zapytać, wyrazić swoje zdanie i opinie. Te spotkania od dzisiaj o godzinie 18. A zatem majowe Opole zapowiada się niezwykle interesująco. Zapraszamy Państwa. Szczegóły znajdą Państwo na naszym portalu Czas na Opole, na stronie Opola. Również tam szczegółowo omawiamy wszelkie wydarzenia kulturalne, a także i pozostałe w naszym mieście. No to życzymy miłego tygodnia za maturzystów. Trzymamy oczywiście kciuki, a później jak wszyscy będą zadowoleni ze zdanych matur, to można rozkoszować się chociażby zapachem fantastycznych opolskich bzów.